Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co tu począć, nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Praca i zdobywanie majątku same w sobie nie są złe. Oczywiście, jeśli ten majątek zdobywa się godziwymi metodami. Grzeszny może być natomiast stosunek do kapitału. Chciwość, o której mówi nam dziś Jezus, jest wielką pułapką. Chciwość zmierza do tego, aby w miejsce Boga postawić dobra materialne. Chciwość jest swego rodzaju idolatrią, czyli kultem bożka mamony. Kultem o tyle niebezpiecznym, że prowadzi do mocnego uzależnienia. Nadmierne zdobywanie majątku pcha człowieka bogacącego się do coraz to większej chęci posiadania. Czym więcej mam, tym jeszcze więcej chcę posiadać. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, mówi polskie przysłowie. Chciwość jest niebezpieczna jeszcze z kilku powodów. To ona zabija innych. Jeśli na mojej drodze do posiadania ktoś stanie, ja jako chciwiec będę szukał sposobności jego likwidacji. Nawet gotów jestem do najdalszych posunięć. Pieniądze bowiem często zaślepiają ludzi. Chciwiec nie widzi świata poza dobrami materialnymi. Ciągle szuka sposobności, aby zdobywać i posiadać nowe zasoby materialne. Niejednokrotnie osoba ogarnięta chorobą chciwości posuwa się nawet do kradzieży lub innej formy oszustwa po to tylko, aby posiadać więcej, więcej, coraz więcej. Alternatywą dla chciwości jest hojność. Jeśli posiadam majątek, ale nie jestem od niego uzależniony, nie jestem do niego przywiązany, to chętnie dzielę się tym, co posiadam. I to jest postawa prawdziwie chrześcijańska. Mam, ale po to, aby dzielić się z innymi. Nie zatrzymuję wszystkiego egoistycznie dla siebie, ale hojnie rozdaję wszystkim, którzy są w większej potrzebie ode mnie. Pamiętamy historię ubogiej wdowy z Sarepty Sydońskiej, która mając jedynie garść mąki i parę kropel oliwy w dzbanie, potrafiła się tą ostatnią kromką chleba podzielić z Eliaszem. Bóg nie zapomina o tych, którzy okazują serce innym. Ani ta wdowa, ani jej syn, ani także prorok Eliasz nie umarli z głodu. Bóg bowiem żywił ich przez wiele dni, aż zakończył się głód w owej krainie. Wszystko, co posiadamy, otrzymaliśmy od Boga. Dzielmy się tym, a otrzymamy znacznie więcej.